Teraz już wiemy, że materiał będzie publikowany w godzinach raczej rannych, w takich, których się mówi dzień dobry. Dzień dobry. Witamy was w ten letni, słoneczny zimowy poranek. Mam nadzieję, że nam się uda to zbłądować, jak będzie jeszcze zima. Nie, to będzie leciało bardzo często. W... Teraz musimy się przedstawić. Nie, mów... Nie robiliśmy tego w pierwszym odcinku, to jest bardzo złe bo Na końcu byliśmy Patryk Maciek, czyli Patryk Maciek, a dokładniej Witam Was serdecznie, nazywam się Patryk Sobotka. A ja się nazywam Maciek Duczyński. I jest to podcast Neurofreaky, pisane tak po angielsku. Tak, Neurofreaky. Bo jakbyśmy napisali Neurofreaky, to było śmiesznie, byśmy freaki napisali, a potem byśmy jak Marcin Mieszkalski z PhysioPassion, który ma fizjo przez fy i Passion. I on, tak. <laughs> I on mówi, że szkoda trochę, bo nie podam mu się do już. A no. przynajmniej, bo mu się z rok temu, jak gadaliśmy o tym. Pozdrowienia dla Marcela, tak w ogóle. Pewnie będzie to słuchał i będzie żałował, mówi, ale zmarł bardzo to po godziny. <noise> nie miałbyś merytorycznie, miałbyś... tam jest słowo neuro, będą mówili o neurologii. I dzisiaj będziemy mówili o neurologii w kontekście postawy ciała. Tak jest. Czy chcesz powiedzieć coś? Tak od razu? Może tak, inaczej, bo trochę tak. na przykład nakreślmy to, bo mhm. można mówić o postawie ciała w kontekście pracy mięśni. W kontekście, a, o to możemy poruszyć dzisiaj trochę w koncepcji, jakby w podejściu psychosomatycznym, emocjonalnym do postawy ciała. To I trzewnym. Zróbmy to. trzewne akurat dobre. Z wzorca i z tak. tego. Tak. To by było bardzo spoko, bo dobra. to jest coś, czego ja ostatnio nagrywam. bo ja nagrywam strasznie długi taki egzystencjonalny podcast o postawie ostatnio. Trwał godzinę 20. A to, to jest ten, co jest już. Ten, co jest już. Aha. 20. I tam nie poruszyłem tematu, a właśnie muszczku. nie poruszyłem tematu, a właśnie emocji. Ale z tego, że jestem terapeutą Aczkolwiek powinienem być już neuroterapeutą. Później o tym już wiedzieć. Ja już jestem neuroterapeutą, ale nie ma takiego zawodu. Tego, <noise> Więc po tak no. prostu ja tak sobie uważam, że jestem Możemy neuroterapeutą. Tak mówić. Można tak mówić. Możecie nami mówić. Cześć, Padek neuro Kurde. <noise> ja sobie. Ja sobie tak napisałem, tylko na. A nie, chyba już to słyszę. Jaki Paniwek. będzie skrót neuroterapia? Bo powinieneś mieć, jak, na przykład, nie wiem, DO, dyplomowana stopata, to będzie NT? Mógłby być NT na przykład. NT. ja w ogóle pędzę, jak oglądaliśmy ten film Hill na Netflixie. Hill? Ten Hill, ten, ten samoleczenie. A samol tak, tam tak, był tak, taki tak. typ, który pędasz on tam leczył dźwiękiem. Był. On sobie wymyślił no tak zajebisty swój jakby ten tytuł. Aha, to, był, to jest taki pot. To... Czekaj, czeka, to jest taki pot, co się przeklinam. No, tak? Można. Dobra. No, tak ale, poda mi się. Ale <laughs> będzie. Ej. ale on tam sobie napisał, że jego zawód to jest neuroacoustic wizard. Wizard miał? Tak. Wizard? No. Seria? No. no. O kurde, ale chat. Polecamy tak naprawdę film. Możemy teraz polecić. Ja już go tak. polecam kiedyś. Chyba nawet na kanale projekt masaż go polecałem. Uh, samo Tu tudzież Hill na Netflixie Tak. On generalnie bardzo mocno daje do myślenia. Możecie się z tym zgadzać, możecie się z tym nie zgadzać. Ale daje tak do myślenia, ale daje do myślenia. Daj do myślenia, bo to ty... Oczywiście, jak ludzie są refleksyjni, bo są ludzie nierefleksyjni, nie dam się wiedział, ale gówno, tak pewnie powiedzą. Mozło oglądać jakieś inne seriale na Netflixie. Takie, które nie wymagają specjalnie myślenia i autorefleksji. I jak puściliśmy ten film na Summer Campie, to ludzie mówią: ten kurs z mi banie. Ale ten film, ten film i tak zrubanie po prostu. No, wywalał z kapci. Ale polecamy. Ja go puścił tylko osobom i naprawdę byli zadowoleni. Mam taką grupę pacjentów, którym polecam. E, wiem, mniej więcej komu to mogę polecić. Są otwarci, nawet znaczy jeżeli mają dużo problemów, i oni a, przychodzą później. Wie pan co? A jakbym na przykład szuka psychoterapeuty w Warszawie, to mam się do polecenia. Ja mówię, tak, tak. Proszę bardzo, ten numer może pani dzwonić, i na mnie, będzie fajnie, ale nie o tym chciałem mówić, bo o tym chciałem, chciałem, mówić naprawdę o postawie, bo ja na przykład dostaję na swoich social mediach najwięcej pytań o postawę i dostaję też strasznie dużo pytań na przykład o pajączkę. Czy jest spoko? Maciek może się teraz odnieść do tego, czy pajączek jest tutaj? Okay? <laughs> <laughs> to jest w kontekście neurologii i <laughs> postawy o pajączek. Nie wiem, a znasz kogokolwiek, komu to pomogło? Nie. Ja no po prostu, właśnie. jak coś mówisz, że to to ja go usuwam z telefonu. <głos> <głos> nie, to jest jakby niemożliwe, bo z postawy to jest taki coś, to jest coś takiego, że to jest, to jest automat, postawa. Na tym no się specjalnie tak. powinno myśleć. Powinieneś po prostu stać. I się automatycznie stanie, powinno być proste. Bo albo ono specjalnie albo nie jest jakieś specjalnie tam, tam. Powinno po prostu jakieś być. I czasami ja też, o właśnie, bo o tym hmm. może my się tutaj nawet nie zgadzamy zawsze. Zobaczymy. Ale ja na przykład też nie jestem jakoś specjalnie za tym, że zawsze trzeba idealnie stać prosto. Albo idealnie no siedzić i tak. Tak, z kijem w tyłku, nie? Słuchaj, ja się z tym zgadzam w 100%, no. bo jakbym jakby miał idealną postawę, to bym może mówił inaczej. Ale ona też trochę do życzenia tutaj pozostawia. Natomiast powinien stać tak, żeby się kurna nie męczyć. A to Z minimalnym tak. nakładem energii. Czyli no po prostu jakbyś miał przestać, nie wiem, takie wystąpienie. Um, prezydenta dudy całe, to będzie po prostu stać. I to cię nie powinno specjalnie męczyć. Czekać na parasol Kurde, już mi się ten temat. Uh, czyli mówisz, że pajączek nie, bo nie znaczy no, kogo, to jest twój nie, argument. Jakby nie jesteś za tym, bo nie, nikogo nie do, nasz, mnie, do mnie przemawiają dowody przede wszystkim empiryczne. I jeśli komuś pomógł pajączek. To ja jestem gotów go nawet rozważyć, ale pod warunkiem, że to nie było placebo. Bo ludzie myślą, ludzie myślą teoretycznie, że oni się garbią, bo ich huka nerwowy jest leniwy. Tak, tak ta. dużo osób mówi, że tak, jakby ta, że tak siedzi, dlatego, że jest leniwy i po prostu siedzisz tak, żeby po prostu na minimalny nakład energii. Minimalny nakład energii to jest teoretycznie, wiesz, stoisz spoko, masz zbalansowane jakby napięcia przodu, tyłu, no. boku, strony środkowej dalej I to jest minimalny nakład energii. Niektórzy uważają, że ta postawa słajbak, kojarzysz? Tak, tak, tak. No, te, te plecy zwieszone. To jest dlatego, że po prostu w XXI wieku ludzie są leniwi. Że, że, no tak. że oni tak. Nie Gdzie wiem, czy życie. Wiek. Możecie zrobić pauzę teraz, zobaczyć sobie, co znaczy swój back postawa. To jest tak, że po prostu się ucieka do przodu, jakby miedzincę Wam chce wyprzedzić stopy. Tak to wygląda. Trochę. No. I moim zdaniem to jest dużo bardziej męczące niż dobra postawa. No tak. Dobra, niewymuszona postawa. Mhm. Postawa jest niewymuszona. I czasami do mnie pacjenci przychodzą i przychodzą przed jakiegoś innego terapeuty albo trenera. I oni się pytają, panie Patryku, czy w ogóle trener mi na przykład kazał cały czas chodzić z tyłu pochleniem miednicy, miednicy? Albo że cały czas robi tyło pochleniem miednicy? Czy to jest w porządku? I ja wiem. Znaczy, jak chce się pani go i perfekcyjnie, no to jest okej. Okay. <grytanie> ale jeśli chodzi, chce pani poprawić swoją postawę, albo chód postprawić, Wyobrażasz sobie chodzić z tyłu pochleniem cały czas? Przemieńcy się naruszają podczas schodu. Jak robisz to pochylenie, to ona się nie rusza podczas schodu, i to niespecjalnie dobre dla chodu. I dla nie, nie. Człowieka, który ten chud robi. No nie, no bo generalnie jak zrobisz tyło pochylenie miednicy, to sobie ją z automatu. Jeśli starasz się kontrolować to mięśniowo, to ją sobie od razu całą sztywnisz. I tak naprawdę cały ten e, rytm, ten taki powiedzmy, ósemkowy tej miednicy, taki mm -hmm. ci się zaburza cały. To na co to komu? Czyli to jest gorzej niż było. Gorzej niż było, ale y, to jest taki o, nie będzie taki odcinek poleceń. Ja też polecam. Marcela, polecaliśmy, pozdrowiliśmy. To jest taki odcinek pozdrowień. Więc pozdrowi też Marcina Absalona z Wrocławia, kolejny terapeuta z Wrocławia. Tak. I zrobiłam ankietę ostatnio, mówiłem o niej też, mm -hmm. dotyczącą tego, czy takie rady typu chodź z ciągniętym brzuchem są ok. I ja myślałem, że po prostu z racji tego, że Marcina jednak jak terapeuci, to powiedzą, że takie rady nie są ok. Wręcz przeciwnie, ta ankieta dobiegła końca i okazało się, że te rady są niby ok. Ja zadałem swój komentarz, mówię, że hej, ale z tym brzuchem się nie da specjalnie dobrze chodzić, więc po prostu psujecie sobie chód, a w efekcie, jak psujecie sobie chód, to pewnie sobie popsujecie coś innego, bo ta miedzinka jest po to, żeby tam częściowo amortyzować się, jakby siłę, część, jakby, którą jakby um, wprowadzamy chciał można powiedzieć. No tak. a, więc ten ruch jest potrzebny, więc napinanie brzucha podczas chody jest po prostu tak samo głupie jak tyło pochody co w efekcie w sumie tak naprawdę jest jednym podobnym czymś. No. I Marcin mi napisał, że jest mu smutno z tego powodu, że ta ankieta wyszła w ten sposób. Też jest mi smutno z powodu takich w ogóle różnych głupich zaleceń. Jak mieliśmy nagrać ten materiał, to stwierdziłeś, że masz świetną historię. O Boże, mam, ale jest w ogóle kapitalna. I właśnie ona się na początku zaczęła od neurologii. To jak byłem, zresztą byliśmy niedawno na kursie w MTG w Rzeszowie i akurat z Krzyśkiem poszliśmy. Pozdrawiamy Krzyśka. Odcinek pozdrowień. Jakbyście chcieli, żeby kogoś pozdrowili, nie problem. Piszcie tylko dajcie cynk. dajcie cynk, kto to jest i dlaczego mamy go pozdrowić, bo my nie pozdrawiamy byle kogo tutaj. Tak. <laughs> Więc z Krzyśkiem poszliśmy na siłownię i gdzieś tak robiąc sobie coś tam kątem ucha usłyszałem, nie wiem, da się słyszeć kątem ucha? No, no nieważne. Jednym, po prostu, po prostu jednym uchem gdzieś tam, tam jednym uchem mi wleciało i drugim pewnie by wylatywało ale ja mam taki selektywny słuch na przykład nie słyszę kiedy trzeba coś pozmywać ale na przykład bardzo dobrze słyszę Macie choć że... na próbie <laughs> Nie już idę. ale ale bardzo dobrze na przykład słyszę jak pada jakieś hasło neuro coś i nagle na tej siłowni słyszę że o bo tutaj w ogóle w ogóle wszędzie najważniejszy jest układ nerwowy ja tak myślę, o! Dobre. A to w dodatku. Dobre, to był a to, trener. To, to, to była trenerka. I w dodatku ta siłownia, jakby co to ona nie przedstawiała z sobą jakby takiego. No wiecie, podejścia. Nie, raczej nie. Są takie miejsca, takie siłownie, do których wchodzicie i tak po prostu czujecie, że to jest takie, wiecie, chromi szkło elegancko. Tak patrzycie sobie na swój dresik i tak myślicie, a, chyba założyłem zbyt tani dres na tą siłownię. Ale są też takie siłownie. Gdzie w wchodzicie? Ale jest tak nawilę to drogi. Tak, tak i tak myślicie: O Boże, chyba dzisiaj zapomniałem zastrzyków sobie rano zrobić. Z testosteronu, oczywiście. Z testosteronu i różnych innych specyfików, i to było właśnie takie miejsce. Więc nagle, jak usłyszałem tutaj, że najważniejsze jest układ nerwowy, to pomyślałem, że warto się będzie temu dalej jakoś tam przesłuchać. No, i ta trenerka właśnie zaczęła tam tłumaczyć, że tak naprawdę to budowanie siły mięśniowej, wzorców, jest takie zależne od, od właśnie tego układu nerwowego. I ona cały czas to tłumaczyła swojemu klientowi. I ja tak myślę, wow, w ogóle nieźle, że ktoś tak poszedł w to dalej i, i go to tak zainteresowało. Ale słuchajcie, nagle czar prysł, bo ona nagle zmieniła temat, i tak mówi: no, i na przykład. Ja to bym wprowadziła w szkołach podstawowych jedną taką zasadę. Ja bym tam po prostu chodziła i napieprzała wszystkie te dzieci linijką po plecach za to, że się garbią. No i słuchajcie, no światło zgasło w tym momencie, mnie wywaliło z butów, i no i, no i czar prysł. Myślę, no, przed chwilą chyba. To było ustalone, że najważniejszy jest układ nerwowy i tak dalej, a ona będzie chodziła i wymuszała, już pomijam fakt bicia dzieci. <grystanie> to jest kontrowersyjne, nie na temat. Znaczy ja bym nie no, chciał tego ale... tematu poruszać, bo ja myślę, że właśnie. wiele osób mógłby się też, ja się spodobać też. Trochę tak, nie spodobać. no tam Mniejsza mniejsza o to dlatego, ale yy, no co to jest za pomysł? Znaczy, będzie tak, jak już by miała bić dzieci, to raczej by je bił, zgarbione dzieci w klatę. Bo to by miało większy sens, dlatego że po prostu dzieci mają, są zgarbione. Jak dzieci o. są zgarbione, słuchajcie, jakby dziecko było zgarbione, to wiemy tak naprawdę, że układ nerwowy z jakiegoś powodu wyhamował mu mięśnie między opadkami i tak dalej. Zgadzasz się? Okay. Generalnie myślę, że tak. Bicie dzieci w, e, dalej w to samo miejsce powoduje utrwalony wzorzec ucieczki, więc w defekcie te mięśnie mogą być jeszcze bardziej wyhamowane przez układ nerwowy. Czy układ nerwowy będzie jeszcze bardziej te opadki odsuwał i będzie uciekał od tego wzorca? Więc w efekcie bicić ci w klatę byłoby nawet ok. <laughs> nie oczywiście żarty zamkną, żartami. Zamknął nam ten kanał. Żarty żartami, ale nie można bić dzieci. I nie Właśnie. można krzyczeć dzieci też jak jedzą. Ale o tym będzie kiedyś pewnie indziej. No. Dobry, to dobry temat będzie. O, ale okay, to będzie się... mocno. Kiedyś, kiedyś, no. Kiedyś, bo to już zrobimy wymaga to. zaawansowanego podejścia. Mm, co trochę badań pewnie gdzieś tam odgrzebać, może coś. O, nie wiem, czy takie są. ale, ale... Zrobimy Myślę, takie. Że... Zrobimy sami zrobimy. Zrobię, tak, dawać pół na przykład pszenicę i będziemy krzyżyć, nie I, i celiakiem <laughs> zrobimy? Ale byłoby śmiesznie. To się tak naprawdę krzyczy mocno i głośno. No dobra. Dobra, to mi dziecka. Jakbyście mieli jakieś dziecko, na które można krzyczeć, to. No dobra, o. no to neuropostawa. Co mhm. chcesz powiedzieć na ten temat jeszcze? Jakie masz wnioski? Co w takim razie, jakby, o, jak jeżeli masz pacjenta, i ja mówi, panie Maćku, uwaga, nie możesz, go, nie możesz go badać za bardzo. Po prostu to jest taka rada na koniec terapii. Mhm. Panie Maćku, jak ja mam poprawić swoją postawę? Coś powiedział. Byś powiedział, proszę pana, najważniejszy jest układ nerwowy. I. Co dalej? Wiesz co? No, nawet jak go nie mogę badać, to ja bym. To też trochę zależy od sytuacji, bo są osoby, które definitywnie patrzysz na nich i wiesz, że no to wymaga jakiejś korekcji. Ale na przykład ostatnio spotkałem się z takim pacjentem, który do mnie przyszedł, bo w ogóle wysłała go żona. Pozdrawiam. Bo się garbił też ale jakby ale on się, on się tak minimalnie garbił on miał w ogóle prawidłowe wszystkie znaczy prawidłowe takie nawet nie jakoś szczególnie od, od normy wszystkie zakresy ruchu jakby postawę miał całkiem w porządku A właśnie on powiedział że tak go żona strasznie tam robi mu awantury z tej racji że on na przykład tak siedzi to że sobie taką ma pozycję taką że tak trochę sobie zjedzie na krześle niżej Teraz jak ja tak zrobię, to nie będzie mnie słychać. Albo na przykład, że jak się schyla po coś, no to nie robi tego na idealnie prostych plecach. No ale mówię, no ale co, podnosisz jakieś, nie wiem, na siłownie. Czy chodzisz z żoną, czy on nie, no, no, mi łyżeczka spadnie na ziemię? I nie spadnie. Nie. <noise> ja Tak myślę w ogóle. O, no błagam. Nie, no to, to, to nie jest istotne. Więc jeśli ktoś. Czasami ludzie im się wydaje, że muszą pracować nad swoją postawą ciała. Ona jest, na przykład jest naprawdę niezła, ale mi się tak wydaje, że jak mają jeden bark minimalnie troszeczkę za wysoko albo że jeśli siedzą na krześle i po prostu nagle się łapią na tym, że siedzą krzywo, to że to jest od razu problem. No nie. A tutaj akurat myślę, że mogę przybić pionę z osobami, które um, są takie bardzo IBM. To raczej też zwracam uwagę na to, że jednak nasza postawa ciała to jest też związana trochę z kulturą, z emocjami, z, chociażby też ze stanem naszych flaków, ale też to są zmiany, które mogą być, powiedzmy, zmiany, nawet nie zmiany, to może być wrodzone, mhm. że mamy bardziej bądź mniej. Właśnie pochylony jeden bark albo któraś łopatka nam znaczy gdzieś tam trosze, troszeczkę to odstaje. To fiksować, tak? Jak się pomyślisz w kategoriach typu jakie życie prowadzisz na co dzień i że po prostu jedną ręką robisz trzy czwarte rzeczy a drugą no ręką tak. mniej rzeczy no to trudno żebyś tego barku nie miał jakby no tak tak jest Ale inaczej też, też jakby nasz sam ten rozwój embryologiczny na to wpływa że my nie jesteśmy idealnie prości i tylko ludzie są idealnie prości tylko w atlasie anatomicznym i może to nam robi trochę krzywdę więc no, gdyby to była faktycznie osoba, która jest jakaś mocno zgarbiona i widzę, że to go obciąża, bo na przykład pojawiają się jakieś problemy nie wiem, z kolanami, ze stopami, w ogóle lokomocja jest definitywnie przez to zaburzona i nie mógłbym go za bardzo tutaj jakby zbadać, to pewnie zastanawiałbym się nad tym, czy to może mieć właśnie podłoże inne niż, niż mechaniczne. A ale no, ale, no właśnie, I to, to dałeś mi trudne zadanie. No bo jeśli go nie jestem w stanie zbadać, e, to nie mogę, jakby szukać tej przyczyny. Mów Więc poszedłbym w to, e, panie żeby Marku poprawiał swoje te zdolności takie adaptacyjne. nie ale panie Marku, proszę tak. Um, dobrze się odżywiać, wysypiać, być dobrym człowiekiem. Poprawić relacje z bliskimi. Tak, <laughs> o, dziękuję, panie Maciku. No właśnie, czyli takie same, same sztosy. Powiedziałeś tutaj trochę o. Przypominam się teraz, jak już mamy taki dzień pozdrowień. Kogo nie, teraz? Nie, nie wiem, kiedy będzie to publikowane jeszcze do końca, ale to możemy zrobić taki, nie wiem, czwartek pozdrowień. Spoko, może być. Nie wiem, czy będzie publikowane. Jakiś to... dzień. Jakiś dzień pozdrowień, będzie dzień pozdrowień. To przypominamy się teraz uh, ostatni post uh, Daniela Kawki. Pozdrawiamy, bielsko-biała. Pozdrawiamy. I ta, nie wiem, czy już spotkałeś go, uh, nie, nie Daniela, Daniela <laughs> tylko, tylko, tylko post uh, ten gdzieś tam na swoim wallu facebookowym. I tam była dyskusja dotycząca schylania się z ciężarem niewielkim takim. Mhm. Nawet to gdzieś tam jest. E, jest kilka badań na ten temat dotyczących właśnie schylania się z ciężarem Chyba było 12 kg, jak dobrze pamiętam i po prostu a właśnie Daniel jakby pisał że to jest spoko w sumie nawet jak zrobisz zgięcie kręgosłupa bo w sumie on jest po to tak naprawdę żeby trochę się, żeby zginął. się zginął. A no. i tak naprawdę nie wpływa to za bardzo na, na nic. Że ten ciężar jest ok, że można się schylać trochę na prostych nogach, trochę z się kręgosłupa i nawet to może być często dla wielu osób zdrowe. No to nie powoduje żadnych problemów, że nie ma co się fiksować z na tych plecach. Oczywiście chcesz podnieść 100 kg, to no, nawet kilkadziesiąt kg, nawet 20 kg. No to może gdzieś, oczywiście na tych to, warto to dźwignąć trochę. I słuchaj, co tam się działo w komentarzach po prostu. Ja mówię, biedny Daniel, Daniel biedny Daniel po prostu, była katastrofa po prostu. Został, bo był, ludzie był tam jechany, tak? Na maksa bo... zostały jechane został przez trenerów personalnych, katastrofa. Takich po prostu trenerów Core Stability, że ale co ty w ogóle mówisz? Przecież, no nie, jakby, jakby rzeczywiście. I tam były takie argumenty. Było napisane, że niewielkim ciężarem i tak dalej. A to były takie argumenty, że no i co ty teraz? Ludzie teraz powinni się robić ciągłeś, nie wiem, robić martwicie z zjętych, które się zabiją przez siebie, no nie? A tak właśnie, ile. a znasz jakieś <laughs> osoby, które się zabiły martwym ciągiem robiąc. <laughs> nie, 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 ale było takie przekonanie, że się mogłyby zabić. A to mi się okazało że martwy ciąg jest spoko. <laughs> Ćwiczeniem mm. dla, nawet dla osób z dyskopatią, jak się okazało. A przecież to było definitywnie zabronione kiedyś z kręgosmykiem. i z kręgosmykiem. No w ogóle kręgozmyk to jest dobry uh, no, kiedyś na temat i co, co robią na z zmykiem? O. Więc, taki <laughs> dobrze będzie no, że uh, no. to samo co z fibromialgią. Tak o kolejny jakby nieistniejące choroby. Byśmy w ogóle taki materiał robić nieistniejące choroby. <laughs> Moglibyśmy cały taki cały tak. sezon tak. Znowu, taka ciekawostka. Kompletnie nie postawię, ale to jest nieważne. Um, na kursie rwomiśniowej. Mm -hmm. ktoś mówi, że no tam było, była taka jedna pozdrowienia, ale już nie będę. Te przy... Może będę tak przywołał imiona nazwiska osób, jakby takich, którzy będą, mieli taki, będą wspomnieni pod kątem pozytywnym. Ale to ją jakoś negatywnie wspominać? Nie, czy... ale po prostu nie chcę powiedzieć, że ktoś miał dużo problemów. A, Wiesz no, chodzi, nie okay. No, czyli była jedna osoba? ktoś nim. Kryptonim... Właśnie... Sara. Sara. kryptonim Sara i Sara mówi, mm. że no to ewidentnie badaliśmy się i tych problemów trochę było. No zebrało się. Przez kilkadziesiąt lat mogło się zebrać i mówi, że będzie nienawidzowana pod kątem a, reumato reumatoidalnych problemów. No i on wie, i po co? I po co ci to? On wie, no jak to? Mówi, no przecież to leczenie jest żadne. Przecież leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i po prostu ruch. No to nie możesz się nie w tym no momencie tak. tak naprawdę. No Jest leczenie biologiczne, którą się kwalifikują osoby, które już są w bardzo kiepskim stanie. Czyli fajnie by nie doprowadzić jednak do tego samego no, kiepskiego, nie. żeby spróbować, czy leczenie biologiczne jest OK. Mm -hmm. uh, I to jest temat na inny materiał. Dokładnie tak. Czyli o nich chorobach, albo chorobach, których uh, można nie diagnozować, bo nic to ci nie da. Bo diagnostyka powinna być po to, że o, mamy zdiagnozowaną chorobę. Wiem, jakie jest idealne leczenie. No tak. I leki przeciwbólowe się nie liczą, to... nie liczą, to nie jest idealne leczenie. Nawet nie wiem, czy to jest leczenie ogólne. Tak jak... To nie jest leczenie. Czyli lekarze, którzy przypisują leki przeciwbólowe. Nie leczą? leczą? Mm, coś takiego. <głos> <głos> Jestem szczerze zaskoczony. Myślę, że wiele osób się nie zgadza. Wiele osób się nie zgadza, dlatego że oni leczenie rezerwują tylko dla lekarzy, bo to nazwa jest taka. Aha. Że lekarze z reguły leczą. My trawozujemy. Słuchaj, jaka była akcja przecież. Kiedyś pamiętam, były piłki lekarskie. Mm -hmm. Wierzyłem, że nie są lekarskie, bo Mnie. nikomu nie wyleczyły. <laughs> ale serio. Ale, ale, lekarze. Tak, gimnastyczna nie ciężka. Piłka gimnastyczna ciężka. Ona teraz jest ciężka do gimnastyki, nie leczy. Okay. Ale zauważ, że były piłki lekarskie, już nie ma. Ich. No. Nie mówi znaczy, się tak. nie, wiem, nie, nie zwróciłem na to szczególnie uwagi. Ale... Ja zwróciłem i teraz zobaczysz, że nie ma takich piłek lekarskich. Ale zabawi się zrobiło. No. Czyli wracając do postawy. Nie da się tego jednoznacznie odpowiedzieć, ale dziewczyna trenerka z Rzeszowa miała rację. Układ nerwowy z priorytetem. Tak. Bo nawet jeżeli ten pacjent ma problemy związane z flakami, ja nie bardzo lubię określenie flaki. Nie wiem dlaczego, to mi się kojarzy z tym jedzeniem, którego nie lubię. I Mówmy trzewia, co? Albo Może, e, bo ja tak powiedziałem w wcześniej, że z flakami. No, Okej, okay, no, no bo dziękuję dla mnie ci to bardzo. No, czyli że, nawet jak ma problem wiceralny, a to Ludzie nie będą rozumieć, jak to nie będą terapeuci. Czy to jest podcast tylko dla neuroterapeutów? Nie, nie jest. Black? Jak na, na neuroterapeutów, <noise> czyli dla nas dwóch teraz? Nie, bo jak wejdziesz na stronę Projekt Masaż, to zdobądne no, w ogóle. To jest troszkę więcej. A, tak, to tych neuroterapeutów jest trochę więcej. No, ale też nie jakoś tak bardzo dużo, żeby nie nagrywać dużo. dla nich podcast. Ale jest szansa, że ludzie. <noise> Jest szansa, że ludzie po prostu, którzy będą to oglądać, stwierdzą, kurde, jestem neuroterapeutą. O, no to tak. Ale by było fajne. Jakbyś wiedzieli, dajcie znać pod tym materiałem, czy jesteście neuroterapeutami. Będzie to, spoko. to mówmy zaburzenia gastroenterologiczne. Dobra, jak miała zaburzenia gastroenterologiczne, to nawet jeżeli to był problem trzewi, to i tak to one wysyłały. Narządy wewnętrzne. Na one wysłały informacje do ośrodkowego układu nerwowego. I on podjął decyzję o postawie. Tak. Nawet było. jak ktoś miał problemy emocjonalne, to emocje... Układ limbiczny. Wysłał informacje. Daleko nie było, no nie? Z układu <noise> Daleko nie było, więc trwało to bardzo krótko. Szczególnie, że układ ten przesyła informacje z prędkością 220 metrów na sekundę. No. Nawet jak przesyłał wolnymi tak. sznurami, to by szybko poszło. To są Pewnie centymetry. Tak. To znaczy? No, i on podjął decyzję o takiej niepostawie. Czy Dokładnie. chcesz powiedzieć o jakichś o zaburzeniach emocjonalnych, które się charakteryzują jakąś konkretną postawą? No, wystarczy chociażby depresja. Co ona się charakteryzuje? Opisz Maciek? Pacjent depresyjny. Opisz jego postawę. Okej. Okay. Eee, oczywiście to się też nie odnosi do wszystkich pacjentów z depresją. Ale jak wchodzi Ale pacjent z depresją mnie to raczej to widać… Zazwyczaj jest ta postawa taka zgięciowa, pochylona. czyli Zamknięta. Taka, taka, tak, dokładnie. Moglibyśmy ją tak określić, że jest, że jest zamknięta. Więc yy, może być tak. Generalnie też jakby inną cechą, która może sprawiać, że pacjenci z depresją zgłaszają się do różnych terapeutów mm. i nawet do lekarzy. Mm jest y, somatyzacja pod postacią bólu odcinka lędźwiowego, hmm. niespecyficznego, czyli tak. naszego ulubionego. Idealny. Tak. Czyli ból, którego nie widać nigdzie. Tak. Znaczy teoretycznie bólu nie widać na badaniach. Niektórzy tak myślą, że zrobił RTG albo rezonans, że o tu jest ból, patrzcie. Tak. Niby, niby XXI wiek, ale, ale nadal bardzo ale... dużo osób ale... tak robi. No przecież to jest standard. O Pani, tu jest Pani ból. Ale tu drugi platforma tak samo, o. A no tak. Czyli powinien bole dwa, dwa barki, a boli tylko jeden. Ciekawe. Niesamowite rzadki przypadek. Tak to zupełnie jakby co do sobie z tego robimy totalne jaja, bo to nie jest przypadek. To się zdarza tak cały czas po prostu. I pacjenci, którzy przychodzą, mówią, a, jakby tak nie było, to by pacjent, który przychodzi do terapeuty, na przykład takiego mnie, oceniam taką sytuację, a zostawiłem panią w gabinecie. Mówię pani co, się pani, czuję się pani kusi się w domu. Ja tylko skoczę na chwilę za chwilę. Gdzieś, szedłem do łazienki akurat, i za chwilę wracam. No i wracam, a tu po prostu całe biurko, większe niż te biurko, na boksterski jest te szklane większe, mm -hmm. całe w badaniach. O. i mówię, świetnie. I, pytam, i mówię, pytam się tej pani. Czy coś z nich wyszło? Nie. To, <laughs> to proszę to to zabrać. Ale nie chcę pan, rzucić, nie chce pan jakby zwrócić na nie uwagę. Bo no, jak coś będzie nie tak, to zobaczę sobie, ale są w miarę ok tak? Jakby lekarze powiedzieli, że jest ok nie mogą nic znaleźć tak, no to wiesz, jakby ja nie specjalnie znajdę więcej. Niektórzy mi no tu że tak, ja sobie zerknę jako terapeuta i będę widział więcej niż lekarz radiolog. Wątpię. To się no nie jesteśmy dażą. radiologami. Nie, nie jesteśmy radiologami. W ogóle nie wiem czy nie badań obrazowych. Oprócz RTG Miednicy. Naprawdę, jak widzę RTG Miednicy, to jestem w stanie wyciągnąć jakieś fajne wnioski z tego. Ja lubię z kolei to RTG przejścia szyjno potylicznego. Czy to zosta? akurat. Yy, no, właściwie we wszystkich płaszczyznach jest mm, Spoko. Bo tam akurat pod kątem diagnostyki różnicowej to ma trochę sens. Tak, mogłoby, no. W sumie, rzeczywiście. Ale lubię Wiednicę, bo tam po prostu widzę i wiem, co tam może się wydarzyć. No tak, ale jak bardzo wpływa to teraz na twoje postępowanie terapeutyczne? Wiesz co, powiem ci tak. Są takie momenty, że to może trochę wpłynąć. Jak jest bo... złamane. Nie, nie, no to jakby inna sprawa, no nie? Ale to też może wpłynąć. Wtedy, wtedy po prostu powiem pę... do pani, wie pani co, jakby ja bym za bardzo nie się sobie w tym będzie pracować, bo jest złamana w pół, w ale... Wpływa to tak, że na przykład przychodzi pacjent i widzę ewidentnie, że u niego główny problem jest biodro, załóżmy takie biodro i ja na przykład chciałbym wypracować u niego jakiś ruch w tym biodrze, bo ewidentnie go nie ma i potem patrzę na tę RTG i mówię, oh, 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 szpanio, jakby wie pani, ciężko toczyć kwadratową piłkę, <laughs> <noise> bo ona już nie jest okrągła ta głowa i wtedy mówię, no nie da się za bardzo z tego udziergać, z tego ruchu więcej tam nie będzie, no bo niby jak ma być ten ruch, więc co tam ma się toczyć. Pozostaje adaptacja. No i skoczyliśmy na tej e, postawie ciała, o tej depe, na tej depresji. Mówisz o tej mm. somatyzacji. Czy, powiedz mi tak, a czy to może działać wstecz? Czyli przychodzi sobie pacjent depresyjny z taką postawą ciała, złą, zamkniętą i ktoś z nim pracuje pod kątem somatycznym mm. i mu się poprawia sytuacja, powiedzmy, jego głównej choroby typu depresja. O, wiesz, co, to jest, to jest dobre pytanie. Jest niewiele doniesień naukowych na ten temat, aczkolwiek faktycznie są. Takie, że sama postawa ciała, jakby wymuszanie prawidł... Nazwijmy sobie to. Prawidłowej tutaj uwaga robić. Taki... Chodzi o to badanie, że było, że wymuszanie prawidłowej i złej postawy ciała wpływa tak, na hormony? Tak, tak. tak okay. Dokładnie. Że w momencie, kiedy wymuszamy taką zgarbioną postawę ciała, to od razu w ślinie możemy dosłownie po kilku minutach znaleźć znacznie większą ilość kortyzolu niż w takiej powiedzmy pozycji spoczynkowej. No i z kolei w tak osoby, które miały zaburzenia nastroju albo właśnie depresję i u, niej, u nich wymuszało się tą pozycję taką wyprostowaną, no to z kolei u nich te markery się poprawiały te ślinowe. Plus jednocześnie w ankiecie, której jakby którą wypełniali, oceniali, jakby te parametry związane ze swoim stanem psychicznym wyżej niż przed tak, wykonaniem jak jakby tej próby. Więc, właśnie jest dwa badania i on był spoko. Tak, więc można byłoby tutaj powiedzieć, że tak, aczkolwiek no niestety, jeśli chodzi zawsze gdzieś tam o metodologię badań, o to, czy to jest długoterminowe jak bardzo jest to też obarczone efektem placebo, no to jakby trudno powiedzieć. Aczkolwiek z takiej, no, praktyki gabinetowej, no nie powiedziałbym, że zajmuje się w ogóle leczeniem depresji, bo ale to możesz trochę powiedzieć, że wymagać leczenia depresji, tym bardziej, że, więc yy, no, i pracowałem i, i nadal pracuję z osobami, które no, mają problemy tego typu. Tak naprawdę, my wszyscy takimi osobami się zajmujemy. My po prostu, z tego co zauważyłem, czasami możemy nie zapytać o to. Albo czasami, czasami pacjent, pacjent może nie... nie wiedzieć. Albo może tak. też pacjent wiedzieć i nie powiedzieć, bo może. myśli, że to, jakby to jest jakby coś złego, tak? że w sensie może. No... jakoś inaczej o nim myślał. Aczkolwiek, jeśli chodzi o wspomnienia o depresji, to myślę, że wielu nawet psychoterapeutów, czyli jakby specjalistów, którzy się tym zajmują na co mhm. dzień, Wiedzą o wpływie ciała na psychikę, i wielokrotnie zdarzyło się, że po prostu nawet jakiś psychoterapeuta powiedział do pacjenta, że a wie pan co, fajnie, czy tam pani, fajnie byłoby to jakby ugryźć też z innej strony mhm. i po prostu dobrze było pójść do terapeuty, trochę popracować sobie na to postawę zgarbioną i tak dalej, nieźle rozluźnić jakieś obszary. Oczywiście czasami też oni na, na masaże wysyłają. Pamiętam, to była taka sytuacja z jedną pacjentką, i to było kurde, to było z sześć lat temu, siedem może, jak rzeczywiście po prostu masowałem bardzo dużo i trafiła do mnie pacjentka na masaż relacyjny. Ja się chciałem po prostu dowiedzieć, po co ten masaż. Ja często lubiłem pytać pacjentów, ale co za pomysł w ogóle do masażysty przyjść, to nie? I oni czasami mówili, że po prostu chcieli się rozluźnić, a ta pani powiedziała właśnie, że ona wysłał ją psychoterapeuta, no Bo po prostu w pewnym momencie mi się terapia troszeczkę zatrzymała. Mhm. Czyli było fajnie progres, progres, progres i stop. No i stwierdzili, że taka praca gdzieś tam z ciałem byłaby niezła. No i oczywiście, rzeczywiście ten masaż plus udało mi się trochę namówić na zwiększenie aktywności fizycznej, bo się okazało, że ona tam kiedyś lubiła biegać, a teraz on nie biega, bo trochę kręgosłup boli i tak dalej. Więc jakby wylimowaliśmy to, ona zaczęła trochę się ruszać, i rzeczywiście później miałam taką informację, ona do mnie trafiła po kilku miesiącach, że to było fajne, bo i rzeczywiście ta terapia tak. Ruszyła znowu do przodu trochę. Mhm. Powolutku, moimi kroczkami, oczywiście, taka psychoterapia nakierowana na gdzieś tam depresję, no to, 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 to nie jest kwestia tygodnia, miesiąca, ani często pół roku, ani roku nawet. Mhm. No, tak. A, no, więc tak to, tak to wygląda. A więc my moglibyśmy powiedzieć, że wspomagamy depresję, aczkolwiek nie, nie chciałbym tego pisać gdzieś na, na szyldzie. Nie, raczej nie. Tak. Aczkolwiek, no właśnie, skoro jesteśmy neuroterapeutami i mamy holistyczne, nie bójmy się tego nazwać no, podejście do, też do pracy. Tak. No to po prostu uwzględniamy to, że emocje są no, czymś bardzo ludzkim i tak jak pracujemy z ludźmi, którzy do nas przychodzą, no to oni nie składają się tylko i wyłącznie ze swojego ciała, no ale też jakby z tej takiej strefy emocjonalnej, psychicznej i tak dalej, więc no skoro sama nasza psychika potrafi zmienić albo po prostu wpłynąć na postawę naszego ciała, no to nie można tego jakby tam od siebie oddzielać. To są w ogóle mega fani pacjenci. Ja lubię takie sytuacje. Ja bardzo lubię takie, taką pracę z pacjentami od podstaw, czyli wiesz jakby mhm. takie budowanie jakby świadomości, zdrowia, ciała, złożoności naszego organizmu. I tacy pacjenci, właśnie z takimi zaburzeniami psychosomatycznymi, którzy już na przykład pracują z innymi specjalistami, są super. Bardzo lubię. Też lubisz? Lubię. Fajnie jest. To jest taka praca e, nienudna. Na pewno ciekawsza niż na przykład pacjent po skrótnym stawu słuchomu, który trochę kuśtyka. Mhm. Ostatnio jakby bardzo dużo współpracuję akurat z y, trenerami, bo zajmuję się, ostatnio na jakoś tak się złożyło, że. Głównie z osobami aktywnymi fizycznie i też widzę, że to się bardzo fajnie układa. Dlatego, że no, my raczej nie jesteśmy znani z naszego zacięcia do, do ćwiczeń z pacjentami. No, To jest też fajne. To, dlaczego teoretycznie to moglibyśmy odnieść się do pierwszego materiału? Dlaczego nie jesteśmy za bardzo też, nie czujemy się w stosunku z fizergotami, bo my na przykład mało z pacjentami ćwiczymy i ich redukujemy ruchowo. My tak. ściągamy z nich jakieś dysfunkcje, edukujemy ich i dalej odsyłamy do specjalistów, które zajmują się na przykład tylko tym. Dokładnie tak. Okay. I myślę, że to jest bardzo w porządku, bo po prostu każdy się zajmuje tym, w czym się czuje dobrze. Tak. I, i nie zgrywamy. Czyli sportu z trenerami. fajnie jest? Bardzo fajnie. Akurat też tak się myślę, że złożyło dobrze, że to są akurat osoby bardzo mocno świadome a, takich, powiedzmy, potrzeb też tych swoich swoich klientów a więc jakby pracujemy jakby równolegle bo też e, czasami Czyli ty trzymasz mu głowę i on robi przysiad prosto nogi nie nie nie, no, nie kośla w kolan tak ale po prostu trenerzy odsyłają pacjentów e, w momencie kiedy kiedy coś wymaga definitywnie jakieś poprawy ze strony jakby funkcji gdzie nie mogą czegoś jakby tam dalej sobie powiedzmy, przejść zbudować albo mają jakieś wątpliwości co do tego czy jakiś właśnie chociażby stary uraz może coś generować. Czyli w skrócie tak jeżeli jakby stwierdzają że w tym przypadku ruch nie naprawi sytuacji to wysłać do ciebie. Dokładnie tak I ja idealne a tak takiej sytuacji ustęp... że ruch nie poprawi wsz wszystkiego z czego by mi, z czym nie zgodziliby się z nami terapeuci tacy IBM, IBM, IBM. No, chyba tak? by się IBM. nie zgodzili. I I, IBM, No, powinno być chyba I. No, nieważne. Czyli opierający się stricte na dowodach naukowych. Tak. No tam jakby jest przeświadczenie, że można większość albo wszystko ruchem przetarować. No właśnie, też tak. Myślę, że nie do końca. Oczywiście bardzo dużo badań naukowych będzie wspierało tego typu podejście, dlatego że jeśli mamy kogoś, kto się rusza mało i teraz wrzucimy mu ćwiczenia. I to jakie nie ważne by nie było. Jakie, jakie by nie były. Kurde, jest na maksa dużo takich e, porównań, gdzie na przykład super specjalistyczny trening na coś Dokładnie. jest tak samo skuteczny jak po prostu zwykła Ogólne gimnastyka. Ćwiczenie. Tak, dlatego że w momencie, kiedy zaczynamy ćwiczyć, a nie ruszaliśmy się prawie w ogóle, to nagle się okazuje, że tak mocno zwiększamy te nasze możliwości adaptacyjne, że jesteśmy w stanie po prostu wspomóc nasz organizm w leczeniu właściwie czegokolwiek. Aczkolwiek przyznasz, że jak pyta się pacjent, co ja ma robić, a ty powiesz go cokolwiek. No nie, to nie, to, to, nie, to nie to, jest dobry tak. pomysł akurat, bo to zazwyczaj kończy się robieniem nadal niczego. niczego. Mm. No tak, ale fajnie jest chociażby kogoś podpytać o to, no to, no ale co lubisz? No bo ja też nie, nie lubię strzelać takimi gotowcami Ka -ka -kanapę, typu... Kanapę i aerosport, no. browarek. No to nie, to, to, to się nie kwalifikuje jako ruch, ale yy, no nie jest tak, że na przykład ja lubię biegać, to będę wszystkim polecał bieganie. Nie. Bo to nie jest uniwersalne dla wszystkich. E, tak, hmm. większość osób na początek nie powinna biegać. No, z, jeśli mają na przykład nadwagę. Część osób nawet nie powinno stać. <śmuszamy> nie, to tak, część osób nie powinno chodzić, może tak. <śmuszamy> No, no nie no, wiesz, że jest no, tak. tak, tak, żartami, tak ale no nie? no właśnie na bieganie może nie jest zawsze dobre dla wszystkich na początek. Na później, Trosz, troszkę, niech po... chwilę poczekaj, to ale nie jest olimpiada, tak. No tak. Ale nie no, zakładam, że jeśli ktoś nie ma poważnych problemów yy, z kolanami, biodrami w obrębie stawu skokowych, mówię takich poważnych, poważnych. Mm -hmm. Plus, nie, nie ma jakiejś dużej nadwagi albo otyłości. Czyli delikatny tak zwany slow jongik będzie ok. Pewnie, że tak. Czyli slow jogging Biegaj wolniej, się nie chodzą. to jest, jest To dane. jest ciekawy trend. No. Szczerze mówiąc, nie kumam go za bardzo. Ja też nie, bo jakby dla mnie bieg jest naturalnym przyspieszeniem chodu. Tak, Czyli bo tak powinno być. To Chcę zrobić dystans szybciej, więc nie tak, idę tak, tylko tak. biegnę. Trochę się zainteresowałem też tym slow joggingiem, ale do mnie to w ogóle nie, mm. nie przemawiało. Dla mnie to ale jest irytujące. Ja bardzo lubię, nie praktykuję, ale podoba mi się Nordic Walking. <laughs> Serio, naprawdę jakby widzę <laughs> okay. w tym potencjał, że kurde, dużo rzeczy pracuje. Ja kiedyś myślałem, że to jest po prostu jakieś wiesz dla babci. Tak myślałem i byłem na zajęciach i tak i myślałem, że jakby wtedy byłem też sprawny, aktywny i gdzieś tam się okazało, że mogę sobie zrobić szybciej zajęcia z WF-u na mojej szkole fizerapeutycznej z Nordic Walking. One mhm. były w parku, było wiesz, ciepło, było fajnie. Mhm, no, no, I były takie godziny, które mi pasowały. Więc zapisałem się na ten Nordic Walking i koleś nas po prostu przeorał. Po prostu okazało się, że po prostu my tam wiesz, już tam idziemy, takie dobre tempo, w ogóle jesteś spocony, w ogóle jakieś przeszkody i tak dalej. Mówi, świetnie, świetnie. To jest tempo fitness. Widzimy, się za tydzień robimy sport. Bo sportski w ogóle zachodzi, no ten pas Naprawdę można było się zmęczyć i większości osób bym jakby polecił. No dobra. I do tej pory jeszcze też nie widziałem, nigdy w Warszawie ktoś to chodzi dobrze, żeby nie było. No ja też nie, bo właśnie zdarza mi się gdzieś tam u siebie w Pruszkowie biegać w akurat taką, takimi uliczkami parkiem, gdzie zdarzają się wieczorem takie grupki właśnie takich troszkę starszych walkersów. Takie, takie gangi yy, Nordic Walkersów, i one zazwyczaj to polega na tym, że trzymają takie kije pod pachami i palą szlugi, ale wychodzą na spacer. Więc to to moim się zdaniem spoko. to jest nadal lepiej. Tak, tak, więc... oczywiście. Natomiast z Nordic Walkingiem powinno być znaczy, tak. By nie palić szlugów. Akurat? Że z nimi, z możesz iść szybciej niż mm -hmm. bez. Od, one po to są, żeby spalić jeszcze więcej kalorii, inaczej ruszać rusza się ręce, więc teoretycznie nawet się okazuje, że możesz sami spalić więcej kalorii, niż biegając. W takim tempie średnim, no nie? A ludzie po prostu chodzą z tymi gigami wolniej, jakby chodzili bez. <gülę> Więc to też nie o to chodzi. To jest jak ze tak slow joggingiem. Tak, tak. No i chyba będziemy powoli kończyć. Chyba było tak. ciekawie, czyli tak, podsumowując. Dzień pozdrowień, fajnie było. Dwa mm. pajączek, niekoniecznie, chyba, że komuś pomógł, to dajcie znać, to wtedy zmienimy swoje zdanie. O, tak, o to 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 tak. to tak. zmienimy, momentalnie zmienimy swoje zdanie. Natomiast jest to raczej kicz. I osób, wie, wiesz dla kogo to, to jest? Ja z, teraz mi przypominało kilka sytuacji, e, że są takie osoby, które one potrzebują gadżetów i takiego wmawiania sobie, bo na przykład chcą zrobić wszystko, tylko nieaktywność. Mhm. I wtedy pającz, coś robię, coś robię dla siebie, dla swojej postawy, mhm. co w efekcie może im pomóc, czyli jakby zmywasz z siebie odpowiedzialność, że nic nie o, robisz. Tak. A jednak to się coś najgorsza. robisz, ale nie troszkę, czy to jest słabe, czy to ci pomaga, czy nie, bo coś robisz. I mówi, ale miałeś zrobić coś z tym garbieniem, Jak ty wyglądasz w ogóle? Zobacz, czy ty się męczy. Ty nie potrafisz w ogóle w kościele po godzinę ustać, tak? W ogóle wszystko cię boli. A <laughs> mówi, ale nie, ja chodzę w pajączku, I jest spokojnie. A okej, okay, dobra, chodź w w pojączku, okay, okay, to czekamy na tak, <laughs> nie. No. no. Ale na dzień dzisiejszy raczej jesteśmy To się, to się chyba w ogóle we wszystkim nie yy, wymówkami. Przejawia. Takimi właśnie. Tymi gadże... Moglibyśmy w ogóle coś o zrobić gadżetach. następny o gadżetach, trochę czasami o takich suplementach Więcej sprzętu i tak talentu. talentu. <gadżety> <gadżety> dokładnie tak. Dobra, no. ale to, to, to już mamy kilka fajnych mat. Ale słuchajcie, jaki w ogóle czat się szykuje z tym odcinkiem? No. Po prostu to będzie kosmos. Dawaj następny będzie o gadżetach. Gadżetach, dobra. Fizio, e, gadżety ruchowe sport. Przygotuję jakieś fajne. Gadżety prozdrowotne. Prozdrowotne. Po prostu. Oh, ale też mam kilka Wystarczy... takich gdzieś suplementów w głowie i taką ostatnią historię. Ze, ze szkolenia na Musim, Muszę byłem. iść na, a, do sklepu rachmetycyjnego. Tam jest po prostu. Ale powiem też o takich gadżetach mega. Ja po prostu mam kilka gadziaków, które jestem zajarane. Ja też. O, ja, ja generalnie, żeby nie było, też to trochę jestem takim gadżetarzem, bo y, te, te, testuję na sobie różne takie rzeczy, takie powiedzmy związane z biohackingiem. Tak. A biohacking jest. To jest strasznie gadrze bio, Biohacking to jest taka neuroterapia, autoneuroterapia. Tak. O, to, to w ogóle ostatnio ktoś yy, to. O, to ja pozdrawiam Mirka Burnejka, <grym> bo on jest yy, też taki mocno związany w Polsce z biohackingiem i on też yy, trochę mnie, można powiedzieć, tym zaraził. Yy, I on to ostatnio tak ładnie określił, że to jest, to polega na tym, żeby po prostu mierzyć wszystko, co się da i nawet mierzyć mierzenie tego, jak mierzysz swoje parametry, więc po prostu potrzebujesz całej masy gadżetów do tego, żeby sprawdzić, jak ci dzisiaj bije serce, jaki to ma wpływ na to, jak spałeś, jak spałeś ma wpływ na to, jak ci bije serce i przypadkiem to, czy wczoraj brałeś chlorellę o 19.30, jak wpływa na twoje HRV dzisiaj rano. Ja powiem ci, ja nie zajmuję się za bardzo tak świadomie biohackingiem, pewnie trochę, trochę zacznę, bo fajnie jakby wiedzieć to, znaczy fajnie się też dobrze czuć, bo jakby nie patrzeć, no wydajesz hajs na gadżety, ale w efekcie czujesz się lepiej. Tak. Albo, no. albo przynajmniej wydałeś te pieniądze na coś i nie czujesz się lepiej, ale już teraz przynajmniej wiesz, że w Twoim przypadku to nie miało sensu. Bo Czyli to, było, to był dobry wydatek, wiesz, Bo tak. jak się pojawić coś, na przykład jakiś nowszy sprzęt, droższy, to wiesz, on jest taki sam osoba jak ten tani, który kupiłem i działa. Dokładnie tak. Elegancko. No. no, więc jakby Pajączek, na razie nie. Plus postawa to jest skomplikowana sprawa. I za bardzo nie powiem wam, co macie zrobić, bo trzeba po prostu indywidualnie to sprawdzić. I mm -hmm. psychika ma wpływ, i elita mają wpływ, i wszystko ma wpływ na postawę, bo to jest taki. postawa jest taki. O, taki wy, trochę taki wyznacznik Twojego zdrowia, taki zewnętrzny. Wiesz o co chodzi? Czyli jakby patrzysz, bo wiesz, jak to, patrzysz na kogoś, mówisz o, ale jest zdrowy Koleś. Nic o nim nie wiesz, nawet. No. Pewnie siebie. Pewnie siebie. Z... Wła... A nie o... nie poruszy się takiego kluczowego elementu coachowego. Ale Dobra, nieważne. To kiedyś indziej o takim. Um, o takich różnych. Takim trochę psychologicznym podejściu do postawy. Nie psychoterapeutycznym, tylko psychologicznym. No i tyle. Tak, I jaki, um, Znowu się nasi Słuchacze, Słuchacze widzę, bo to też na YouTube jest. Jaki mają teraz, jakie mają zadanie do najbliższego? Coś muszę zrobić. Muszę napisać, czy czuł się naroterapeutami. To jest raz. Mm -hmm. Ale wcześniej. O, jakie w ogóle macie doświadczenia wasze własne z postawą. Ja macie Zwracacie i... na to uwagę, czy olewacie to, czy dajecie jakieś właśnie złote rady, typu napnij kup sobie brzuch. pajączek, napnij brzuch, albo tam. miednicy, ogonek pod siebie. <laughs> są takie akcje no, są. A, dobra, żegnamy się. Do widzenia. Patryk Maciek. I było was. Miło z wami spędzi ten czas. Chciałeś powiedzieć miło było was widzieć pewnie? Trochę tak. A, o, nie udało się. No, to na razie. Hejka.